Dzień dobry. Dzień dobry, witam w odcinku numer 5 sezonu trzeciego. Jak ktoś pewnie wie, odcinek 500 jest ostatnim odcinkiem, robimy przerwę. I dzisiaj poruszymy fajny temat. Za chwilę w ogóle pojedziemy, zobaczcie, jak ci rycerze tam mieczami walczą. Natomiast najpierw mamy ekstremalnie ciekawy temat. Czyli Mirek, czy przypadkiem ci nie jest łatwo, bo ci Microsoft pomógł w karierze? Zobaczmy, jak to było. Ułożymy najpierw rzeczy chronologicznie. Akademia. Akademia to główny projekt, którym się zajmuję, na którym są różnego rodzaju szkolenia. Krok wcześniej. Krok wcześniej zakładam firmę Chmurowisko, która rośnie na dużą firmę. Dużą w moim rozumieniu, bo w tej chwili jest tam 14 osób i faktycznie jesteśmy partnerem firmy Microsoft. Jak również Amazon Web Services. Ale z firmą Microsoft dużo współpracujemy. Wcześniej opuszczam etat i zakładam firmę Miro Max Media, raczej wznawiam firmę, która dawniej była uruchomiona na potrzeby bloga, natomiast w tej chwili wznawiam firmę jednoosobową, która powstaje dzięki patronom, patroni, Patronite. Historia jest na tym vlogu. Zakładam Patronite, pracując w firmie IDC, a do IDC przychodzę odchodząc z firmy Microsoft. Do firmy Microsoft przychodzę z firmy AMG.net, która została przyjęta przez Atos. Wcześniej pracując w firmie Attende SA. Jeszcze wcześniej pracując w firmie Netformers. Jeszcze wcześniej wyjeżdżając do Włoch, rzucając etat w Generalis, myślą, że zmienię świat z blogiem IT Certification Master. Wtedy też po raz pierwszy powstała firma Miromax Media. Wcześniej pracuję w Generali, to była moja pierwsza praca w Warszawie. Wcześniej firma Upnet w Białymstoku. Wcześniej firma Geneo Business Solutions, gdzie sprzedawałem centralki telefoniczne. I jeszcze wcześniej firma chyba Atlas, nie mogę sobie tego przypomnieć, gdzie jeździłem z moim kolegą Adrianem z wiertarką i wkręcałem kable w szkołach dookoła Białegostoku. I tak wygląda mniej więcej u każdej osoby. Każda rzecz jest następstwem innych sytuacji. Gdy popatrzymy sobie na to wszystko z innej perspektywy, to zobaczymy pewną zależność i na tę zależność warto też spojrzeć w swoim życiu. Dlatego jestem wielkim fanem robienia mapy naszego życia, czyli co się działo od zera do dnia dzisiejszego w każdym roku. Takie przykłady można znaleźć na blogu 3poziomy.pl w różnych formach. Lubię taki Excel robić. Natomiast zobaczmy, jak to się działo jeszcze w kwestii związanej z decyzjami. Czy to była moja decyzja, czy to był mój ruch, czy to była decyzja kogoś innego. A teraz pierwsza praca po studiach. Zacząłem szukać miejsca, gdzie mógł zarabiać pieniądze, bo wcześniej tylko machałem ogniami i tak zarabiałem. Grupa artystyczna Fire Angels, więc decyzja była moja. Ruszyłem, żeby poszukać pracy. W międzyczasie odmówiono mi w wielu innych miejscach. Potem firma Geneo również. Nie byłem zadowolony tym, co się dzieje w firmie, a to zacząłem szukać innej oferty. Znalazłem firmę Geneo. W międzyczasie rozwijałem się cały czas w branży sieci internetowych, mimo że to nie było związane z sieciami internetowymi, chyba że wkręcanie kabli można na to określić. Natomiast w międzyczasie udzielałem się takim forum jak CCI.pl. I jedna z osób poleciła mnie do firmy Upnet przez to, że udzielałem się na tym forum i wiedziała, że tam jestem i przez to zostałem zatrudniony do firmy Upnet, przechodząc oczywiście testy i tak dalej, i tak dalej. Następnie, patrząc, że już nie mogę za bardzo rozwijać swoich umiejętności w Białymstoku, zacząłem szukać pracy w Warszawie i w ten sposób zacząłem wysyłać swoje CV do różnych miejsc i dostałem się do pracy w Generali. Później, czytając wiele różnych książek, między innymi tą, założyłem bloga IT Certification Master i ubzdurałem sobie, że sprzedam wszystko i ubzdurałem sobie, że oddam prawie wszystko, co mam w swoim mieszkaniu, plus sprzedam resztę, spakujemy wszystko w naszą Toyotę i wyjdziemy do Włoch i tam będziemy tego bloga rozwijać. Oczywiście się nie do końca udało i potem były jeszcze inne projekty biznesowe jak Bocco, jak I Need This, który akurat się udał, ale na zbyt krótko. I ubzdurałem sobie, że oddam prawie wszystko, co mam w swoim mieszkaniu, plus sprzedam resztę, spakujemy wszystko w naszą Toyotę i wyjdziemy do Włoch i tam będziemy tego bloga rozwijać. Oczywiście się nie do końca udało i potem były jeszcze inne projekty biznesowe jak Bocco, jak I Need This, który akurat się udał, ale na zbyt krótko. Więc postanowiłem znowu odezwać się do wszystkich swoich starych znajomych i wrócić do pracy, do Warszawy. Bo znajomych zdobyłem już tutaj. Dalej pisałem, dalej się udzielałem w tematach sieciowych, tu i w innych miejscach i zadzwonił kiedyś do mnie Marek z Maps i spytał, czy miałbym ochotę popracować u niego. Za to, że się udzielałem, że byłem widoczny w internecie. Więc zostałem zatrudniony do Attende SA. W Attende SA powstał blog Chmurowisko. Tam zaczęło się w ogóle dużo dziać, bo w wolnych chwilach zacząłem się interesować tematami cloud computingu z racji tego, że jeden z projektów odpalanych tutaj był w chmurze publicznej.
Więc powstał blok Chmurowisko. Powstało coś takiego też jak Public Cloud User Group. I na jeden z wydarzeń Public Cloud User Group przyszedł Norbert Franke, który zaproponował mi pracę w AMGNet, dlatego że zobaczył mnie i że kieruje tą społecznością. No i w międzyczasie spotkał się z Mirek Szymczak, który zaproponował mi pracę w Microsoftie. Będąc w Microsoftie, w wolnej chwili otworzyłem bloga 3 poziomy i vloga Miro Burn, którego w tej chwili oglądasz. To trwało sobie z boku, wtedy nie miałem żadnego biznesu z tym związanego, po prostu pisałem bloga, robiłem vloga i dostałem ofertę dołączenia do IDC od osoby, którą poznałem w Microsoftie, którą się sprawdziłem i którą się znaliśmy, żeby objąć regionalne stanowisko, jeżeli chodzi o Cloud Lead, Cloud Computing. I w międzyczasie przez swojego vloga poznałem wiele osób, poznałem Radka Budnickiego, w którym podcaście była rozmowa z jednym z człowieków z firmy Patronite, tak? Więc założyłem Patronite i powiedziałem, że jeżeli będę robił go wystarczająco długo i zbiorę pewną kwotę, to wtedy odchodzę z etatu na stałe. I tak się stało. W chwili, gdy odchodziłem z etatu, tu zarabiałem dużo, tu zarabiałem mało, więc było trzeba coś wymyśleć, więc zacząłem mówić wszystkim, że mam możliwość pomóc im, ponieważ pisałem cały czas w blogach Chmurowisko, cały czas udzielałem się w internecie, były cały czas spotkania, Public Cloud User Group, inny grup użytkowników i zacząłem robić pierwsze projekty. Jak ktoś oglądał odcinek, parę odcinków wcześniej, gdy pokazywałem swojego Excela, właśnie na etapie przed rozpoczęciem własnej działalności, że to była moja akcja, którą wykonuję maile, telefony, spotkania i w ten sposób uruchomiłem firmę. Zacząłem działać z projektami, zacząłem się odzywać do wielu osób, ruszać z działalnością, jeszcze więcej pisząc na swoim blogu Chmurowisko i przy pewnym projekcie, który wypracowałem z jednym z klientów, nie wiedziałem jak go zrobić, więc zaprosiłem Damiana i Damian zaczął mi pomagać z tym projektem, plus Damian potem stał się wspólnikiem. I dołączyli Łukasz, z którym pracowaliśmy przy Public Cloud User Group, ale wcześniej pracowaliśmy przy Generali. Dołączył Michał, którego poznaliśmy w Microsoftie i dołączył Marcin, z którym poznaliśmy się w IDC. Większość zmian, które się dzieje w naszym życiu, tak samo pewnie w swoim, są związane z tym, że gdzieś kiedyś podjęliśmy decyzję, że robimy vloga, napiszemy coś w internecie, udzielimy się na forum, otworzymy bloga, otworzymy Patronite, to są nasze decyzje. Nikt nas nie zmusza, nikt za nas nie siada i czegoś nie robi, to jest gdzieś na koniec nasza decyzja i potem małe kroki, które wykonywaliśmy wcześniej, wpływają na to, gdzie jesteśmy. I tak, dokładnie tak, w tej chwili w Chmurowisko pracują w sumie 3 osoby, które pracowały w Microsoftie. Michał, Julia i Alicja, która jest nowym nabytkiem, który zajmuje marketingiem w Chmurowisku. Tak pracujemy z Microsoftem, natomiast wszystko to jest właśnie w zależności od tego, że dawniej była wykonywana duża robota i było widać, że robiliśmy pewną pracę, która wpływała na to, gdzie teraz jesteśmy. Nasze kroki, nasze decyzje i przede wszystkim nasze akcje wpływają na to, czy nam się teraz powodzi, czy nie. Więc podsumowując, jestem bardzo wdzięczny każdej osobie. Każdej pojedynczej osobie, każdemu pojedynczemu klientowi, z którym się spotkaliśmy na tej drodze, bo gdyby nie ta decyzja, nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Każda firma, z którą pracowaliśmy jako Chmurowisko, czy to będzie Aviva, czy to będzie ABB, czy to będzie dowolny bank, bo pracujemy niemalże z każdymi bankami, dzięki tym firmom jesteśmy, gdzie tu jesteśmy. Każda osoba, którą spotkaliśmy po drodze, też była następstwem tego, gdzie jesteśmy. Również te pozytywne, jak i negatywne. Więc tak. Jeszcze raz podsumowując, jestem bardzo wdzięczny całej firmie Microsoft, wszystkim pracownikom Microsoft, wszystkim partnerom Microsoft, bo bez was nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, ale też bez mojej pracy i pewnych elementów nie byłoby mnie w Microsoft. Ważne do przemyślenia, lecimy więc zobaczyć jeszcze chwilę, jak ci rycerze tak dysz. I tą walkę wygrywa... Nie tak, nie dwa, 1,5 kg maksymalnie, dlatego właśnie, że można było im bardzo szybko walczyć. ...tylko próżności, gdzie na darmo przelewa się bezsensownie chrześcijańską krew. I już w domu niestety przyszli magowie i impreza się skończyła, ale to zawsze jest z magami. Pomachają pałeczkami i impreza się kończy. Życie. Podsumowując troszeczkę nasz wcześniejszy temat, jest tak, że
Wszystko i każdy, kto z nami się spotkał, kto z nami pracował, wpłynął na to, gdzie jesteśmy. Nie ma wyjątków. To, co na pewno warto robić, to zwiększać prawdopodobieństwo tego, żeby spotykać odpowiednich ludzi i być w odpowiednich miejscach. Czyli jeżeli mówimy o normalny świat, konferencje, user grupy, spotkania, etc., świat online, własne blogi, etc., żeby to więcej ludzi wiedziało o nas, że jesteśmy, wtedy zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że coś z nimi kiedyś zrobimy. Takie małe przemyślenie przy niedzieli. I mam do ciebie prośbę, twoją pracę domową. Napisz mi w komentarzu pod tym vlogiem, jaka była twoja pierwsza praca i jaka jest twoja aktualna praca. Jestem ciekaw. Pierwsza i ostatnia. Zobaczymy, jaki jest największy rozstrzał. U mnie pierwszą pracą, jeżeli chodzi o kwestie studiów, to było żonglowanie ogniem. Dosłownie. A taką pierwszą już, powiedzmy, w cudzysłowie w zawodzie, to było właśnie wiercenie i kładzenie okablowania strukturalnego w szkołach. A w tej chwili prowadzę swoje firmy. Kilka. Taka zmiana. Daj znać. Dzięki. Do zobaczenia jutro. Zostało nam kilka odcinków. Pa.